Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I w dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop dla koziorożców na miesiąc kwiecień 2020 roku. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, tak abyście umieli odnaleźć swoje historie w tymże horoskopie. Staram się tutaj podejmować takie działania jak kwestie miłosne, zawodowe, finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętajcie też o tym, że horoskop jest ogólną mapą zdarzeń, zatem z nie wszystkimi on będzie rezonował. Jeśli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, to za jakiś czas to się może zmienić. Horoskop jest mapą zdarzeń, po której możecie się poruszać i gdy coś nie do końca Wam odpowiada, gdy coś nie do końca jest takie, jakie sobie wyobrażacie, to warto zmienić schemat działań, aby tę prognozę zmienić. Jeżeli coś jest takie, jakie sobie wyobrażacie, to warto, moi drodzy, zwrócić uwagę na intensyfikację działań. Dlaczego? Bo jeśli są pozytywne wiadomości, to nie jest powód do tego, aby się rozleniwiać, tylko właśnie działać w ten sposób, który był zamierzony, bo on daje i będzie możliwość realizacji właśnie tego w taki sposób. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, kartaniarskie rytuały również nie są mi obce. Tarot snów, nie czytam odwróconych kart, włączę podgląd na karty, abyście widzieli tutaj stół. O, właśnie tak. I patrzymy na koziorożca w kwietniu. Koziorożec i kwiecień. Koziorożec i kwiecień. Pokażcie karty. Jaka jest tu możliwa historia zdarzeń dla koziorożców w kwietniu? Koziorożec i kwiecień. Pierwsza karta może mówić, z jaką energią wchodzicie. Karta cesarza. Cesarz może mówić o tym, iż chcecie uzyskać stabilność zawodową. Wielu z Was będzie miało we władaniu bardzo wiele możliwości. Cesarz dysponuje zasobem, który właśnie otrzymuje. Również taki zasób sobie tworzy. Ale również cesarz mówi o tym, że będziemy mieli wpływ na te drogi, które się właśnie będą toczyły. I to od nas w dużej mierze będzie zależało, jak to wszystko będzie wyglądało. Od naszej kreatywności, od naszej pracowitości. Cesarz również może mówić, że ten miesiąc może wnosić jakieś nowe, ważne historie emocjonalne, oprócz tych zawodowych. Karty pokazują, żeby się nie poddawać, żeby gdzieś tam zawalczyć o przysłowiowe swoje tutaj. Dla niektórych będzie to też taki moment na zastanowienie się, w którą stronę tak naprawdę mam zmierzać. Ważne jest też to, żeby się nie poddawać, a być systematycznym i konsekwentnym w tych działaniach. Karty też pokazują tutaj, że będzie trzeba zwracać uwagę na osoby, które z mniejszym doświadczeniem mogą chcieć zarzucać nam niekompetencje, tak? Czyli osoby spoza znaku koziorożca, gdy dostajecie być może jakieś stanowisko, być może chcecie tutaj dysponować zasobem, który Wam włożono w ręce, ktoś może z mniejszym doświadczeniem chcieć Was zdyskredytować. Zwracajcie na to też uwagę. Karty pokazują, bądźcie cierpliwi. Cierpliwość da sukces, ale również pochopne działania da rozczarowanie, tak? Karty pokazują też, że wielu z Was będzie zmieniało sobie otoczenie, być może weryfikowało sobie współpracowników, ale także i tutaj pokazują mi się owocne współpracę z kimś, kogo albo nie braliście pod uwagę, albo nie zauważyliście wcześniej takiej też opcji. A osoby, które gdzieś tam pracują w domach, czy też z domami związane, karty pokazują tutaj, że mogą być bardzo fajne tutaj możliwości, ale również zwracajcie uwagę na wszelkiego rodzaju kontrole, które mogą się tu pojawić, bo ktoś coś źle zobaczył, bo ktoś coś wysnuł i kontrola się zrealizowała. Dziesiątka kielichów z asem monet. Jest to praca w domu, przy domu, na swoim terenie, ale również i w domach cudzych. Zatem również taka, czy też na temat domów cudzych. Coś takiego się tu rysuje i tu jest pokazana kontrola, bo ktoś coś
źle zrozumiał, ktoś coś sobie wysnuł niepotrzebnie i jest tak zwany, nazwijmy to po imieniu, donos. Zatem uważajcie to, co komu mówicie. Osoby, które w jakiś ten sposób poszukują pracy, karty pokazują, idźcie przez aspekt urzędowy i osób wykwalifikowanych, wtedy możecie uzyskać satysfakcjonującą pracę. Jeżeli będą to zmiany warunków pracy, to przeczytajcie, zanim podpiszecie to, co wydawać się będzie bardziej korzystne. A zatem tak to wygląda w historiach tych zawodowo-finansowych. Jeżeli chodzi o relacje partnerskie, karty pokazują, żeby się nie szarpać między sobą i ze sobą, że ta sytuacja gdzieś tam nie przysporzy komfortu, no ale wiadomo, jak się kłócimy ze sobą, szarpiemy, czy też mamy o coś pretensje, czy też chcemy na siłę udowodnić swoją rację, no to ten komfort tutaj się nie będzie realizował. Karty też pokazują tutaj, że będzie trzeba zwrócić uwagę na historie, które ciągną nas w dół emocjonalnie, czyli osoby toksyczne, które poprzez własne kompleksy również próbują emocjonalnie was ściągnąć w dół, ale i was gdzieś tam poniżać, czy źle traktować. I karty proszą o to, aby nie pozwalać na takie traktowanie w swoją stronę. Niektóre osoby będą próbowały zmienić swoją lokację. Być może przeprowadzki, bądź wyprowadzki od kogoś, bądź wprowadzki, bo też się takie rzeczy tutaj rysują. Karty też pokazują, że w historiach emocjonalnych jest ktoś obok was, kogo nie widzicie, i w drugiej połowie kwietnia ta osoba będzie dawała takie, myślę, mocniejsze sygnały, warto je też zauważać. Karty też pokazują tutaj, że niektóre historie związkowe będą też się realizowały w celach określania. Określania, czyli będziecie wiedzieli, czego się spodziewać po tej drugiej stronie. Czyli osoby, które, załóżmy, są w relacji i potrzebowały takiego słowa, tak jak chcę z tobą być. Być może jakaś kwestia umowna między wami będzie, bądź też, nazwijmy to, coś, co będzie mówiło, zalegalizujmy w końcu to. Na tej zasadzie ważne jest też to, żeby inni się to nie wtrącali. Również mogą się pojawiać wspólne inwestycje, inwestycje par, czyli w coś razem inwestujecie, co będziecie tutaj wkładać własne pieniądze, energię, ale też i będziecie to polepszać, upiększać. Osoby, które szukają tutaj partnera do związku, może się ktoś taki pojawić, ale tak jak mówię, nie mogą osoby trzecie się też w to wtrącać. Osoby, które szukają partnerki na życie pod koniec kwietnia, również się ktoś taki może pojawić, osoba poraniona, a osoba, która może dawać mylny wizerunek takiej oschłej, a wcale taka też nie jest. W związkach pracujcie nad komunikacją, bo niestety ona tutaj może być takim kluczem do tego, że się coś rozchodzi. Kwestie zdrowotne, drogie koziorożce. Nerki, układ moczowy, dolny odcinek kręgosłupa się pokazuje tutaj. Kwestie związane z ciśnieniem i układ limfatyczny mi się to pokazuje jako czynnik do kontroli. Ogólna historia. Tutaj podsumowanie. Dwójka mieczy. Budzicie po omacku. Zauważaj to, co powinieneś zobaczyć. Dwójka mieczy, zdecyduj. Nie bądź, nie lawiruj pomiędzy dwiema tutaj odpowiedziami. Jesteś w stanie podjąć decyzję słuszną właśnie teraz. Zobaczmy, co tutaj karty anielskie chcą wam również podpowiedzieć. Karty anielskie. Pokażcie karty. Karty anielskie. Karty anielskie. Poczucie własnej wartości. Zobaczcie, jakie te karty są spójne z tym, co tutaj jest pokazane. Poczucie własnej wartości oznacza pewność siebie, wiarę w sukces i zdolność kochania. Określ wyraźne granice i stanowczo nie pozwól innym, by je przekraczali lub manipulowali tobą. Zdobędziesz wtedy szacunek, jeżeli cenisz samego siebie, samą siebie, stajesz się otwarty, otwarta i przyjazny, przyjazna, niełatwo się obrażasz i szybko wybaczasz. Pamiętaj, że jesteś godzien, godna przyjaźni, miłości. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie. Bądź stanowczy, stanowcza i pewny, pewna siebie. Jeśli masz prawdziwe poczucie własnej wartości, emanujesz złotą aurą, która otacza innych i sprawia, że oni także czują się dobrze. Poproś swojego anioła, by wstąpił w twoją aurę i poprowadził cię. I afirmacja dla was: jestem wartościowy i pewny siebie. Jestem wartościowa i pewna siebie. I tym pozytywnym akcentem zakończę dla was ów horoskop. Mam nadzieję, że te informacje, które
pokazały się w negatywie, weźmiecie je pod tytułem, czyli muszą coś zmienić, warto, abym coś zmieniła, zmieniła schemat, ale też być może plany działania, który może zupełnie odmienić te negatywy właśnie w pozytywy. I te pozytywy mają dopingować do działania, a nie powodować nasze rozleniwienie. Kochani, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, spokoju, wzajemnego zrozumienia, no i cierpliwości dla każdego z nas. Ściskam, całuję, pa pa! Thank you.